Mleczna droga. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Przepraszam z góry za głos, ale nie było dzisiaj w planie nagrywania. W planie mieliśmy dzisiaj z Andrzejem łapanie pierwszych promieni słonecznych tej wiosny. I naprawdę, uwierzcie mi, pogoda jest rewelacyjna, chociaż my tak prawdę mówiąc w ogóle nie przerywaliśmy. Sezon mieliśmy przez cały rok, bo nawet jeździliśmy zimą. Tutaj w Wielkiej Brytanii klimat jest znacznie łagodniejszy. Moi kochani, ale przechodzę do meritum sprawy, bo dzisiaj będzie bardzo krótko i chciałbym Was prosić, abyście napisali w komentarzach, co sądzicie na ten temat i przesłali ten film również do wszystkich swoich znajomych, którzy nie tylko jeżdżą motocyklami, ale również samochodami. Proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku, bodajże we wrześniu, wraz z moim kolegą Marcinem, którego serdecznie pozdrawiam, udaliśmy się na kurs takiego doskonalenia z jazdy motocyklem. Tak możemy to w skrócie nazwać. Kurs ten składał się z 7 bodajże, albo nawet 8 różnych zagadnień. Jest to nieistotne zupełnie. Jednym z zagadnień był manewr wyprzedzania, czyli moim osobistym zdaniem jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów drogowych. Obojętnie, czy jedziecie samochodem, czy jedziecie motocyklem, czy rowerem. I proszę Państwa, sytuacja była tego typu, że siedzieliśmy sobie w tej salce, mieliśmy tablicę, a tutaj jeszcze warto dodać, bo to jest bardzo ważne, że kurs ten prowadzony jest tutaj w Wielkiej Brytanii przez policjantów sekcji drogowej. Ci policjanci, którzy prowadzili ten kurs, też w sekcji drogowej jeżdżą na co dzień właśnie motocyklami. I w pewnym momencie na tablicy, którą mieliśmy rozrysowaną, policjant mówi: i do wyprzedzania pojazdu przygotowujemy się w ten i w ten sposób, ustawienie, lusterka i tak dalej. Nie włączamy kierunkowskazu i wyprzedzamy. I w tym momencie ja i mój kolega Marcin spojrzeliśmy po sobie i wybuchnęliśmy śmiechem. Moi kochani, żeby nie było jakichś wątpliwości, że może są jakieś rozbieżności językowe, ponieważ ja i Marcin byliśmy jedynymi obcokrajowcami na tym kursie, podszedłem do tablicy i pytam tego policjanta tak, mówię: więc poczekaj kolego, ty mówisz, że jeżeli mamy drogę, tutaj jest oś jezdni, ja przygotowuję się do wyprzedzania i wyprzedzam pojazd, przekraczając oś jezdni, nie muszę włączać kierunkowskazu. Na to drugi policjant, który też był na tym kursie, powiedział: a jaki masz z tego benefit? Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Generalnie, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, czy nawet w Polsce, bo oczywiście takie kursy też tam są organizowane, polecam Wam, bo summa summarum kurs był bardzo fajny, bardzo ciekawy. Odświeżyłem sobie troszeczkę przepisy z ruchu drogowego, ale powiem Wam, że to był kompletny sztos. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce w nowych odcinkach Mlecznej Drogi. Pozdrawiamy Was serdecznie z Andrzejem. Andrzeju. Oczywiście, jak najbardziej pozdrawiam. Wiosna w powietrzu, czuć to i słychać. Trzymajcie się, cześć.